Witamy serdecznie w krótkim informacyjnym odcinku, ponieważ jest lato, zbliżają się wakacje. Wielu graczy w zasadzie w tej chwili robi sobie wolno od gier, wyjeżdża gdzieś na wczasy i mamy taką informację, ponieważ potrzebujemy graczy. W zasadzie Win Huiznex 1 posiada prawie setę luz, Huiznex 3 90 graczy też spokojnie, ale w tej chwili troszeczkę graczy przydałoby się do klanu Huiznex 2, bo w tej chwili 64 mają graczy i nie wszyscy tak naprawdę są aktywni. Są tutaj ze mną na kanale przedstawiciele klanu Huiznex 2, zastępca dowódcy Kaczorex oraz Piast, zastępca dowódcy, który w tej chwili odpoczywa od swojej zastępczości, nie? Tak. Słuchajcie, więc potrzebujecie jakich graczy? No przede wszystkim graczy, którzy, wiesz, będą aktywni w grze, czyli na przykład jest godzina CW, no i stawiają się na tym CW, mają tam jakieś doświadczenie, potrafią, wiedzą jak mniej więcej pojechać na danej mapie, jak się ustawić. No takich raczej graczy, którzy coś tam już, jakieś CW już kiedyś tam grali. Trzeba powiedzieć, że Huiznex 2 zawsze miał dobrą organizację, na przykład ostatnie te bitwy w okniu, czy jak to się nazywało, zdobyliście 25 czołgów, czyli to już jest taki wynik solidny, na przykład Huiznex 1 zdobył tylko 15. Jeżeli chodzi o CW, macie w tej chwili tylko jedną prowincję, ale po prostu mieliście taką przerwę, nie? No, to było pierwsze CW od bodajże 3 tygodni, teraz żeśmy zaczęli właśnie grać. No, powiem ci, że wiesz, wczoraj za pierwszym razem w sumie udało nam się przejść z 1.32 do po prostu do przejęcia prowincji, także myślę, że forma nie jest najgorsza, tylko po prostu trzeba tutaj jednak graczy, bo dwóch składów, no na razie dwa składy jest ciężko uzbierać. No zastój mieliśmy dwutygodniowy chyba nawet albo więcej, no ale teraz bezproblemowo myślę będzie, bo Kaczorek objął tutaj funkcję zastępcy dowódcy i ma chęci coś tutaj jeszcze pozmieniać, więc jest szansa. Czyli jesteśmy na wspólnym TS-ie Huiznex 1, 2 i 3 i jak to tam te wasze piasty codzienne granie wygląda? Przeważnie siedzimy na jednym kanale, coś tam w różne gry akurat teraz gramy, ale i tak myślę, że większość wieczorem wchodzi na World of Tanks i zbieramy się na to CW. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało, no bo rzeczywiście mieliśmy po tym wydarzeniu w ogniu praktycznie nic nie graliśmy CW, wszystkim się przejadło jakoś. No ale teraz myślę, że każdy ma ochotę sobie coś tam pograć i będziemy mieli dużo CW w tym momencie. A jeżeli chodzi o osoby rozstawiające CW, czy też potrzebujecie takie osoby, czy w zasadzie macie już dowódców polowych? Na tę chwilę ogólnie jest kilku dowódców, ale no nie ukrywamy, że jak się, wiesz, zbierze troszeczkę więcej graczy, na przykład, nie wiem, jakiś dowódca byłby AFK albo po prostu by go nie było, no to nie ukrywajmy, że jednak jakiś kolejny jeden dowódca, czy nawet dwóch, byliby bardzo mile widziani, prawda, osoby, które potrafią rozstawiać CW i właśnie zarządzać graczami. Mają po prostu głowę na karku. Organizujecie jakieś wewnętrzne turnieje albo na przykład dla aktywnych graczy CW dajecie nagrody w postaci Golda? Jak to wygląda u was? No jeżeli chodzi o turnieje, to ostatnio był turniej właśnie między Winowie, prawda, organizowany. No i tam był jeden na jeden bodajże przy fontannie na Himmelsdorfie, no był to organizowany, był do wygrania właśnie Gold. A jeżeli chodzi o gracze aktywne, to jak najbardziej. Teraz właśnie są robione tabelki, są zapisywani gracze, którzy grali na CW, którzy są aktywni. No i oczywiście, jeżeli zajmiemy, no bo w sumie myślę, że to jakoś tam w najbliższym czasie się uda, jest to do osiągnięcia, zajmiemy jakieś prowincje, uzbieramy troszeczkę tego golda, no to tak, oczywiście gracze aktywni są premiowani goldem. No i myślę, że coś takiego oczywiście tutaj będzie funkcjonowało bez problemu. Czyli jeżeli chętni
gracze chcieliby się zapisać do klanu Huiznex 2. Oczywiście zapraszamy również do trójki i do jedynki, ale w tej chwili najbardziej potrzebująca jest dwójka. To gdzie ma pisać? No na forum huiznex.pl, tam wchodzicie po prostu na forum, jest wątek rekrutacyjny i rekruterzy na pewno wam odpiszą w dosyć szybkim czasie. Tak myślę. No to myślę, że tyle. Zapraszamy graczy, którzy nigdzie nie wyjechali na wakacje, chcą sobie pograć do klanu Huiznex 2, który naprawdę ma dobrą organizację i myślę, że możecie sporo się nauczyć. Coś jeszcze na koniec byście chcieli dodać? No, myślę, że to wszystko. No, my też tak myślę, że to jest wszystko. Macie oczywiście bardzo ciekawych graczy, na przykład można poznać Szajbę, nie? Tam no, różnych. Właśnie, tak, oczywiście. Pozdrawiamy Szajbę. No to co? No to tyle. Zapraszamy do klanu Huiznex 2. Na razie.